Hej, witajcie ponownie na naszym kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was bardzo ciekawe podsumowanie, ponieważ porozmawiamy sobie o kremach do twarzy dedykowanych cerze dojrzałej, ale myślę, że osoby troszeczkę młodsze również skorzystają, ponieważ oczywiście działa prewencja przeciwzmarszczkowa, zapobiegamy powstawaniu zmarszczek, wygładzamy skórę twarzy, więc również skupimy się na składnikach, które Wam w tym pomogą. Więc będzie roślinny retinol, będą peptydy, ceramidy i oczywiście witamina C, wiele innych dobroci, które pojawiają się w topowych markach, zarówno koreańskich, jak i polskich, bo będzie Koi, będzie Tiam, będzie Bonajuli, nowa marka koreańska, będzie Melo, będzie Sombaimi. A co dalej? Zobaczcie same, także subskrybujcie kanał, wpadajcie do nas na Instagram, bo tam się wszystko dzieje zawsze na bieżąco. I zacznę, żeby na naszym kanale tak naprawdę pojawiło się wartościowe podsumowanie kosmetyków, które polecamy, na bieżąco używamy, więc ja Wam się omówię kremy, które również stosowałam w swojej pielęgnacji, stosuję, wracam do nich ponownie, to są naprawdę takie absolutne hity, więc opowiem Wam przy okazji o składnikach, które powinny się poszukiwać właśnie w pielęgnacji przeciwzmarszczkowej, bo nie zawsze napis przeciwzmarszczkowy oznacza, i to w oparciu o skład, że tak działa, czyli nie liftinguje, nie ujędrnia, tylko nawilża i robi taką po prostu otoczkę na skórze. Najważniejsze, żebyście poszukiwały ceramidów i peptydów, bo to są składniki silnie ujędrniające, wygładzające przede wszystkim skórę, naprawcze, regenerujące. Mamy również witaminę C, która działa rozświetlająco i to jest taki magiczny składnik anti-aging. Oczywiście możecie również stosować kosmetyki z retinolem bądź z bakuchiolem, czyli roślinnym odpowiednikiem, w momencie, kiedy nie możecie stosować albo macie zbyt wrażliwą skórę na retinol, bo tutaj opowiem Wam o magicznym działaniu bakuchiolu. I oczywiście opuncja figowa, jeden z takich moich ulubionych olejków w pielęgnacji obok konopnego, który bardzo ładnie wycisza skórę. Olejek z opuncji figowej ją ładnie ujędrnia, więc te kluczowe składniki myślę, że warto wprowadzić i tak naprawdę bazować na nich w swojej pielęgnacji anti-aging. Więc zacznę od kremu, który mnie bardzo mocno zaskoczył, jeżeli chodzi o działanie. Często mi się sprawdza podczas stosowania kwasów po różnych zabiegach złuszczających typu dermapen, kawitacja, mikrodermabrazja. Jest tych zabiegów sporo, które możemy wykonywać, które ujędrniają naszą skórę, ale później musimy mocno działać naprawczo na naszą skórę, ponieważ po prostu bariera musi być cały czas odbudowywana i zabezpieczana. Więc krem ceramidowy z Cosrxa. To jest jeden z moich ukochanych kremów, doskonale o tym wiecie. Jeżeli nadal go nie dostawałyście jeszcze w fazie tak naprawdę doboru kosmetyku jesienno-zimowego, to ten jest świetny. Dla Waszych mam, dla nas, dla osób z cerą dojrzałą, dla osób po 30, to jest krem, który działa naprawczo, regenerująco, przeciwzmarszczkowo. No i w składzie mamy m.in. właśnie ceramidy, które pomagają skórze wyglądać gładko, ujędrniają skórę. Mamy olej z nasion słonecznika, który zabezpiecza skórę przed utratą wilgoci, wzmacnia barierę ochronną skóry i wąkrotę acetycką, która jak wiecie działa wyciszająco, przeciwstarzeniowo i tak właśnie koi skórę. Krem sam w sobie ma taką dosyć nietypową konsystencję, bo ani nie jest wodnisty, ani nie jest gęsty, nie jest mocno zbity i ta formuła jest taka wręcz otulająca. Więc jak nałożycie ten krem, to odczujecie dużą ulgę, macie wrażenie, że skóra jest taka zabezpieczona. Krem jest naprawdę fantastyczny i muszę Wam powiedzieć, że on rewelacyjnie sprawdzi się w pielęgnacji wieczornej z uwagi na jego po prostu konsystencję. Myślę, że jest zbyt treściwy do pielęgnacji porannej, aczkolwiek jeżeli jesteście po kwasach, po retinolu, używacie doustnie retinoidów i macie mocno przesuszoną skórę, on bardzo ładnie ją zabezpieczy na zimę, więc takie nie życzę. Ale jeżeli pojawią się takie mroźne dni, to zdecydowanie ten krem bardzo ładnie ochroni również w pielęgnacji porannej naszą skórę, a takich myślę, że kremów poszukujemy, które nie są tłuste, ale właśnie działają ochronnie, więc ten krem będzie rewelacyjny. No i oczywiście w składzie mamy ceramidy, więc one bardzo ładnie odbudowują naszą barierę hydrolipidową. Dalej, obok ceramidów polecam Wam peptydy. Natomiast skłonię się teraz ku kosmetykowi, który ma o wiele lżejszą konsystencję, jest taki nawet nie wodnisty, ale jest po prostu lekki, też ma fantastyczny skład, nowej marki Bonajuli. Ja już Wam opowiadałam o tym kosmetyku, bo stosuję go teraz w pielęgnacji porannej. Chciałam go przetestować z uwagi na to, że ma w składzie właśnie peptydy, które działają odmładzająco, ale one są pozyskiwane syntetycznie. Kiedyś się zastępowało właśnie roślinnymi białkami peptydy, bo ciężko było je pozyskać, a teraz dzięki temu, że są pozyskiwane syntetycznie, one mają taką strukturę, która dociera w głębsze warstwy naszej skóry, przez co one działają efektywniej, silniej nawilżają, silniej ujędrniają. Oczywiście mamy tutaj również olej ze słonecznika w składzie, który wzmacnia barierę ochronną skóry i kwas hialuronowy, eliksir młodości, który wiąże tą wodę w naskórku. Konsystencja jest bardzo przyjemna i to jest taki kosmetyk uniwersalny. Może Wam posłużyć do pielęgnacji wieczornej,
jak dodać na przykład kilka kropel olejku, albo do pielęgnacji porannej, żeby uzyskać taką po prostu lekką konsystencję samą w sobie, więc kosmetyk szybko Wam się wchłonie. Ja zauważyłam, że przy stosowaniu na przykład retinolu, dla mnie ten krem jest absolutnie super, jeżeli chodzi o poranną pielęgnację, bo nie obciąża mojej skóry, ona się tak mocno nie świeci, jak na cerę na przykład mieszaną, bo o tym też Wam wspominałam, że moja cera zwykle się świeci w strefie T, czyli czoła, nosa i brody, a tutaj zauważyłam, że jest naprawdę elegancką. Także ten krem naprawdę świetnie się sprawdza w porannej pielęgnacji. Tak jak mówię, kropelka olejku wzbogaci Wasz krem również w pielęgnacji wieczornej. Także jeżeli nie testowałeś jeszcze produktów marki Bonajour, to zobaczcie, bo to jest taka ekskluzywna pielęgnacja, moim zdaniem dobrej cenie. No a peptydy w składzie naprawdę, powiem Wam szczerze, rzadko się pojawiają, także ten skład akurat Wam rekomenduję, jest prosty, krótki. Moim zdaniem bardzo dobrze. Przypomnę Wam, że ostatnio na kanale poruszamy dużo tematów związanych ze stosowaniem, wprowadzaniem retinolu do swojej pielęgnacji. Dla mnie to też jest bardzo ważny temat, bo ja jestem mocno zainteresowana takim działaniem anti-aging, czymś, co mogę tak naprawdę zrobić w dużej mierze kosmetykami, bo faktycznie, jeżeli postawimy na składniki, które docierają w głąb naszej skóry, to są składniki aktywne, mamy duży wpływ na to, jak będzie wyglądała nasza skóra, jak będzie wyglądał nasz makijaż, więc retinol to jest bardzo fajne rozwiązanie dla osób, które już chcą działać mocniej anti-aging i powiedziałabym, że ich skóra jest przyzwyczajona do kwasów i w kolejnym etapie właśnie do retinolu, bo myślę, że od kwasów warto zacząć i później przejść do retinolu. Ale skupię się tym razem na bakuchiolu, to jest roślinny odpowiednik retinolu, kosmetyk, bo od razu Was uprzedzę, że w kosmetykach koreańskich raczej retinol nie jest stosowany, więc takich kosmetyków Wam nie przedstawię. My z Gosią dużo o tym rozmawiałyśmy i w Korei mało się stosuje retinolu, w Europie dużo. I ja wiem, że retinol świetnie działa na skórę, ja już to zauważam po swojej, mam redukcję niedoskonałości, dużo mi się bardzo ładny taki bliss rozjaśniło. Super, jestem bardzo zadowolona, więc odsyłam Was do filmu, który powstał ostatnio i do poświęconego tak stricte właśnie temu składnikowi, czyli retinolu. Natomiast jeżeli nie możecie używać retinolu, jesteście zbyt wrażliwi, jeżeli chodzi o skórę, chcecie dopiero zacząć tą przygodę z mocniejszymi składnikami aktywnymi, to bardzo fajnie Wam się sprawdzi marka Koi. My niedawno wprowadziliśmy właśnie ten krem. Jego, słuchajcie, stosowałam wiele miesięcy wcześniej i uważam, że naprawdę warto niego zwrócić uwagę, bo mamy tutaj minimum 1% właśnie bakuchiolu, co świadczy o tym, że kosmetyk bardzo ładnie i aktywnie będzie działał na naszą skórę. Mamy również niacynamid, który świetnie rozjaśnia skórę, działa przeciwstarzeniowo i skwalan. Jest to bardzo lekki olejek, więc się szybko wchłania, nie obciąża naszej skóry i jest bardzo zbliżony pod kątem budowy do naszego sebum, więc nie będzie Wam obciążał, sprawia, że skóra się będzie bardziej świecić. Konsystencja tego kremu jest niezwykle lekka i warto go wprowadzić zarówno do pielęgnacji porannej, jak i wieczorem, bo wtedy będzie faktycznie aktywnie działał na naszą skórę. Retinol nie podrażnia, nie uczula pod kątem nasłonecznie na przykład, czyli nie jest fotouczulający, nie podrażnia skóry, nie wysusza, więc tutaj mogą go używać zarówno kobiety karmiące, jak i w ciąży, więc to jest ogromny plus stosowania tego właśnie kosmetyku, bo finalnie mamy działanie anti-aging i nie musimy sięgać po retinol i mamy po prostu roślinny zamiennik, także jeżeli Wasza skóra jest zbyt wrażliwa na retinol, to Wam zdecydowanie polecam krem marki Koi. Ja już testowałam jeden słoiczek, drugi mam, słuchajcie, otwarty. Bardzo lubię ten kosmetyk, regularnie do niego wracam i zauważyłam dużą też redukcję doskonałości. Więc on faktycznie, kiedy moja skóra ma w takim naprawdę no kiepskim stanie, to wtedy pamiętam, że nie mogłam używać retinolu, nie mogłam używać kwasu, bo karmiłam piersią. I powiem Wam, że ten krem naprawdę wyleczył wiele stanów takich zapalnych, zwłaszcza w okolicach brzucha i brody. I powiem Wam, że naprawdę działa świetnie. Także daję Wam alternatywę, jeżeli nie musicie stosować retinolu, albo po prostu jeszcze jest za wcześnie. Myślę, że ten krem Was mocno zainteresuje, czyli marka Huxley. Z marką Huxley tak naprawdę moja przygoda trwa już, myślę, że z 3 lata na pewno, ponieważ testowałam ich każdy kosmetyk, uwierzcie mi, każdy. No myślę, że chyba tylko żelu pod prysznic, ale mają naprawdę fantastyczne jakości kosmetyki, mgiełki do twarzy. Kremy to już w ogóle nie wspomnę i fantastyczne sera, emulsje. Mają również olej do demakijażu, więc asortyment akurat marki Huxley jest bardzo rozbudowany, ale też uważam, że jest to taka marka ekskluzywna w dobrej cenie. Nie głównie bazują na opuncji figowej, pozyskiwanej właśnie z Sahary, bo to jest po prostu kaktus, który bardzo ładnie magazynuje wodę. Przede wszystkim bardzo ładnie też nawilża właśnie skórę i jest taki silnie przeciwstarzeniowy. Zresztą marka Huxley zrobiła przepiękny spot reklamowy właśnie z berberyjskimi kobietami i tam cudownie przedstawia w ogóle jakby samą filozofię tej marki, że kosmetyki mają nam chronić skórę. Tak jak właśnie kobiety się chronią na pustyniach, używają takich substancji nawilżających, żeby ich skóra po prostu wyglądała dobrze i
pojawia się właśnie More Than Moist, czyli kosmetyk, który bazuje właśnie głównie na opuncji figowej. Ten olejek przede wszystkim bardzo ładnie nawilża. Mamy skwalan, który zapewnia miękkość i elastyczność oraz beta-glukan, który jest pozyskiwany ze ścian komórkowych drożdży, redukuje zaczerwienie i działa silnie przeciwstarzeniowo. No, beta-glukan jest głównie słynny z naszego serum marki Unique, którego doskonale znacie, bardzo Wam go często polecamy. Konsystencja kremu jest niezwykle zbita, jest taka przyjemna i co jest najważniejsze, ten kosmetyk pachnie opuncją figową, która tak w przybliżeniu ma zapach konwali. Jest tak magiczny. To jest bardzo fajny krem. Ja w ogóle całą, że tak powiem, gamę kremów do twarzy marki Huxley przetestowałam. Bardzo lubię Anti-Gravity. Natomiast ten More Than Moist jest taki silnie nawilżający. To jest super krem, jeżeli poszukujecie czegoś właśnie do pielęgnacji ciemnozimowej, która zabezpieczy Waszą skórę. No i macie cerę dojrzałą. No to zdecydowanie będziecie, dziewczyny, zadowolone. Także Huxley myślę, że Was bardzo mocno zainteresuje. Są też różne zestawy. Maski w paście są genialne. No i oczywiście Sleeping Mask. Maska na nos marki Huxley jest genialna. Jest tak nawilżająca, tak ładująca energię w skórę. A jeszcze jak dołożycie krem rano albo wieczorem, dzień później, to skóra jest naprawdę świetnie przygotowana, na przykład po weekendzie. Po prostu wygląda na wypoczynek. Magicznych składnikach, które muszę Wam powiedzieć, że są fantastyczne w pielęgnacji, bo ładnie regenerują skórę, pięknie rozświetlają, czyli mowa o witaminie C i mucynie ze ślimaka. To są takie kosmetyki, które mają lekką konsystencję. Połączenie tych składników, o których Wam za chwilkę opowiem, tworzy taki efekt właśnie rozświetlonej skóry, wypoczętej i silnie zregenerowanej, no bo jesień to jest czas, kiedy stawiamy na kwasy, na takie mocniejsze substancje, które ładnie złuszczają naszą skórę. Wtedy możemy się, dziewczyny, łuścić, ponieważ mamy mniejsze nasłonecznienie, ale nadal pamiętajcie o filtrach, więc ja Wam przygotowałam takie topy, które Wam się sprawdzą przez cały rok. Czyli nie są za tłuste, są bardzo lekkie, ładnie zabezpieczają skórę, mają wysokie faktory i przede wszystkim dobre składy, które możecie śmiało nakładać po takiej, no myślę, że zrewitalizowanej skórze po kwasach. A pamiętajmy, że na tym kanale, w tych filmach kładziemy duży nacisk przede wszystkim na to, jakie składy Wam polecamy i myślę, że skóry wrażliwe, atopowe, dojrzałe, naczynkowe naprawdę mają mnóstwo filmów na tym kanale, z których mogą skorzystać. Więc teraz przejdę do witaminy C. Marka Tiam się tutaj specjalizuje w witaminie C, ma dużo produktów, chociażby tonik, krem. Mają na przykład takie małe proszki, które mi się bardzo podobają w swojej pielęgnacji, bo ja sobie dosypuję do podkładu, dosypuję sobie do kremu i tworzę i tak naprawdę podkręcam te mieszanki, więc trochę czuję się jak taki mały chemik. A wracając do kremu, krem, słuchajcie, bazuje na niacinamidzie, i który bardzo ładnie działa przeciwstarzeniowo. On nawilża i redukuje sebum jednocześnie, bardzo ładnie też rozświetla. No i tak jak mówię, finalnie jest taki mocno anti-aging. Natomiast mamy również pochodną formę witaminy C. I tutaj połączenie niacinamidu i czystej formy witaminy C tworzy kwas nikotynowy, natomiast pochodna i niacinamid tworzą mieszankę, która absolutnie nie podrażni Waszej skóry. Dodatkowo w składzie mamy również masło shi, które bardzo ładnie zabezpiecza i chroni skórę przed utratą wody z naskórka, też ładnie działa odżywczo. I sama konsystencja kremu jest leciutka, jest taka delikatnie żelowa. Tego kosmetyku możecie używać zarówno w wieczornej, jak i porannej pielęgnacji. On przede wszystkim naładuje Waszą skórę witalnością. Jeżeli macie przesuszoną skórę, taką, ja bym powiedziała nawet, że poszarzałą, to produkty z witaminą C będą Waszym must have. Bardzo ładnie redukują też przebarwienia. Pamiętajcie o tym, że niacinamid, witamina C działa rozjaśniająco i przede wszystkim sprawia, że to, czego się nabawiłyśmy ewentualnie latem, czyli właśnie przebarwienie, jakieś takie plamy na skórze, bardzo ładnie można rozjaśnić właśnie pielęgnacją. A ten krem Wam myślę, że w tym pomoże. Kremy z mucyną i czarnym ślimakiem, czy w ogóle z filtratem ze śluzy ślimaka, zawsze mnie, słuchajcie, zachwycały swoją teksturą, bo się tak przecudownie ciągną. One nakładane na skórę twarzy, szyi, dekoltu, działają tak zabezpieczająco na skórę i faktycznie jak nałożycie, to jest taki poślizg, to jest takie bardzo przyjemne uczucie. Mnie, słuchajcie, zawsze zachwycają te kosmetyki, bo finalnie widzicie szybko efekty. Skóra jest taka rozpromieniona, zregenerowana, bardzo szybko można zauważyć, używając śluzy ślimaka, efekt takiej naprawionej skóry, bardzo ładnie. Ona się tak jakby świeci sama z siebie, ale jest taka gładka. I faktycznie, słuchajcie, na takich kremach przepięknie wyglądają makijaże, bardzo ładnie się aplikuje podkład, on tak się wręcz chłania i tworzy taki efekt tafli, więc wypróbujcie sobie koniecznie ten krem Some By Me. Ja ten krem miałam w mniejszej wersji tubki, ponieważ możecie kupić sobie na przykład set i przetestować
piankę do mycia twarzy, która jest notabene świetna. Macie tam tonik, też go bardzo lubię, on jest taki właśnie naprawczy, taki zabezpieczający skórę. Krem, więc ten set jest bardzo fajny, ale jak już przetestowałyście, to możecie w pełnej wersji sobie kupić każdy z tych kosmetyków. Natomiast krem dzisiaj Wam rekomenduję, bo jest idealny do tej tematyki. On działa mocno anti-aging, mamy wąkrotę azjatycką, mamy mucynę z czarnego ślimaka, który właśnie łagodzi podrażnienie, mamy olej z drzewka herbacianego i to jest krem taki nawilżający, regenerujący, nasycony w ogóle kolagenem morskim, który świetnie wygładza skórę, działa mocno przeciwzmarszczkowo, ale mnie najbardziej się podobała tekstura. Jest taka ekskluzywna, to jest krem w ogóle w dobrej cenie, o fantastycznej teksturze, która przylega do skóry, która wręcz się w nią wtapia i tak zabezpiecza. To jest taki efekt tafli. Ta skóra wygląda jak wypolerowane jabłuszko, także ja Wam bardzo polecam. I mucyna, tak jak na przykład macie trądzik, macie skórę podrażnioną, bardzo ładnie działa naprawczo i redukująco na niedoskonałości, co jest oczywiście super dla skóry problematycznej. I też mam wrażenie, że wąkrota azjatycka bardzo ładnie koi, więc tutaj mamy świetne połączenie w ogóle składników, które bardzo pomagają skórze. Dlatego Wam go rekomenduję, no bo sama go testowałam, więc jak widzicie, wszystkie te produkty w przeciągu kilku lat testowałam, wracam do nich regularnie i mam po prostu swoje takie jakby ulubione, które na każdy problem po prostu mi pomagają. Ja wiem, kiedy na przykład sięgnąć po krem ceramidowy, najczęściej właśnie po takich zabiegach, porannej pielęgnacji, na przykład krem z peptydami, a jeżeli nie mogłam używać retinolu, no to wtedy po prostu półtora słoiczka zeszło na krem z bakuchiolem, a działam silnie przeciwzmarszczkowo, Huxley oraz witaminą C i jeszcze Wam zostawiam taką jedną wisienkę na torcie, czyli markę Melo. To jest w ogóle krem, który przecudownie pachnie takimi tropikalnymi owocami. W ogóle to jest absolutny Wasz hit. On najczęściej się przydaje razem z serum hialuronowym, z kwasem lekowym, bo on jest taki odżywczy. On jest taki leciutki, jednocześnie ma koenzym Q10, który działa silnie przeciwzmarszczkowo, ale powiem Wam, że krem sam w sobie, jeżeli chodzi o zapach, o konsystencję, jest bardzo przyjemny. I to jest niby taki lekki krem, ale ja mam wrażenie, że on tak w odczuciu, bo używa go nasza Gosia, twierdzi, że jest taki odżywczy. To jest kosmetyk, który bardzo ładnie też rozświetla skórę. W składzie oprócz koenzymu Q10 mamy olej z opuncji figowej, który zwiększa jakby napięcie tej skóry, nawilżenie. Masło shea, które stymuluje właśnie aktywność naszych komórek. I krem bazuje na składnikach pochodzenia naturalnego i jest idealny jako baza pod makijaż. Ja się powiem Wam szczerze, że zgodzę, bo on ma bardzo podobną konsystencję do tego ze śluzy ślimaka. Tylko się nie ciągnie, nie ma tej mucyny, ale pozostawia taką warstwę, którą ja lubię, taką błyszczącą, bo do niej się świetnie przykleja makijaż, ta tekstura od razu skóry się robi taka gładsza, w ogóle cenę ma super. No i to jest marka, która ma naprawdę bardzo basicowy skład, bardzo prosty. Gosia jest zawsze nim absolutnie zachwycona. I teraz jak używa retinolu, to pod makijaż, a wiecie, że ona ma bardzo ładną cerę, właśnie stosuje markę Melo i do serum z kwasem hialuronowym i kwasem mlekowym, który do 10% w stężeniu działa nawilżająco. Więc mam nadzieję, że to podsumowanie Wam się spodobało. Koniecznie subskrybujcie nasz kanał, ponieważ on się naprawdę mocno rozrasta i mam nadzieję, że będzie bardzo, bardzo znany. Ja przyłożę do tego tutaj moje starania, ale mam nadzieję, że Wy również subskrybujecie, jesteście na bieżąco z każdym filmem. Koniecznie komentujcie, puśćcie serduszko, dajcie kciuka w górę, że jesteście, bo to zawsze zwiększy zasięg takiego filmu, a będzie nam bardzo miło, jak coraz więcej osób będzie docierało na ten kanał i faktycznie będzie mogło się wesprzeć poradą kosmetologa, która jest bezpłatnie, więc pisząc tutaj do gości na kosmetolog@laros.pl macie bezpłatną konsultację, macie zawsze zakładkę z nowościami, zakładkę z wyprzedażami i oczywiście nasz kanał na YouTube. Więc ze wszystkim jesteście na bieżąco. Nie zapominajcie o Instagramie, także się z Wami żegnam, trzymajcie się.